Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. A kolejnym gościem poranka 7-9 jest pan Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o czterodniowym tygodniu pracy. Niedawno wspominał o tym podczas jednego z wystąpień Donald Tusk. Wcześniej o czterodniowym tygodniu pracy mówiła partia Razem. W każdym razie to zagadnienie jest obecne w jakiejś formie w polskiej polityce, ale nie o polityce. Chciałbym porozmawiać o przede wszystkim o wpływie tego zagadnienia na ekonomię, na gospodarkę, bo pan wstawia wprost tezę, że czterodniowy tydzień pracy to nieuchronny proces. Czyli jak rozumiem, jak kiedyś sobie nie wyobrażaliśmy, tak mówiąc ogólnie, wolnych sobót, to jak rozumiem, dla wielu ludzi, które teraz być może jest abstrakcyjny czterodniowy tydzień pracy, tak czy inaczej to jest proces, który pana zdaniem nastąpi. To jest pewna nieuchronna tendencja, która wynika z tego, że po prostu w krajach rozwiniętych, a Polska do krajów OECD się zalicza, czas pracy od ponad 50 lat systematycznie spada i pracujemy z roku na rok w krajach rozwiniętych coraz krócej. To jest wynik w dużej mierze rozwoju technologicznego, który przekłada się na wzrost produktywności. I to powoduje, że na świecie te kraje OECD się bogacą, my łącznie z nimi. PKB per capita na głowę mieszkańca od lat 70. systematycznie rośnie, a w tym samym czasie czas pracy jednocześnie spada. To powoduje, że no, przeciągając, bym powiedział, te linie trendów w czasie, no, wiele wskazuje na to, że ten czas będzie coraz krótszy i może doprowadzić do tego, że albo ten tydzień pracy będzie po prostu, dzień pracy będzie wyraźnie krótszy, albo dojdziemy do systemu, w którym pojawią się, nie wiem, wolne piątki albo wolne poniedziałki i będzie możliwość, żeby pracować przez 4 dni w tygodniu. I faktycznie to jest dzisiaj w dużej mierze dyskusja jeszcze akademicka, chociaż też uważam, że pandemia COVID-19, pisałem o tym, mam wrażenie, zanim to było modne politycznie, ale jeszcze w okresie, powiedziałbym, dosyć mocno rozgorzałego otoczenia pandemicznego, gdzie pisałem o tym, że w okresie pandemii zmieniło się podejście ludzi do pracy i to dosyć globalnie i że to jest etap, w którym pierwsze takie kamyczki w lawinie zmian zaczęły spadać, tylko to jest ważne, żeby to też wypowiedzieć. To są pierwsze kamyczki. Zanim dojdzie do jakichś zmian, tu potrzeba nawet nie tyle lat, ale przynajmniej dekady, żeby takie zmiany wprowadzać, tylko że żeby je wprowadzić, trzeba byłoby zaczynać pewnie przygotowania do tego procesu dużo wcześniej, a wdrażając go trzeba byłoby go robić absolutnie stopniowo, a nie skokowo, czyli nie, że z roku na rok nagle ucinany jest jeden dzień roboczy, tylko raczej w warunkach, gdy ta zmiana jest później rozłożona też na lata i następuje stopniowo, na przykład likwidując jeden dzień roboczy raz w miesiącu, potem dwa w miesiącu, dopiero potem trzy w miesiącu i tak dalej, i tak dalej. Ale jak rozumiem, zapewne musiałyby się zmienić pewnie niektóre rzeczy, na przykład, nie wiem, chociażby zwiększona produktywność, czy musiałby się zmienić model gospodarczy oparty na przykład o nowe technologie. Zmierzam do tego, że z jednej strony cały czas słyszymy z ust polityków, ale to chyba też pokazują dane, takie mam wrażenie, że jako państwo może nie jesteśmy państwem na dorobku, ale cały czas jednak gonimy gdzieś tam ten bogatszy Zachód. Z drugiej strony mówi się przecież o tym, i to są dane chyba mierzalne, że Polacy są jednym z najbardziej przepracowanych narodów, jeśli chodzi o Europę. No i dla wielu być może to hasło czterodniowego tygodnia pracy jest dosyć abstrakcyjne. Zmierzam do tego, jak znaleźć tutaj balans, czy też jak sprawić, by ten czterodniowy tydzień pracy, o którym pan wspomniał, rzeczywiście był możliwy. Zdając sobie sprawę oczywiście, że mówimy o dekadach tak naprawdę, a nie o tym, że to jest rzecz na tu i teraz, ale raczej właśnie w perspektywie dekady, czy dwóch, czy może nawet więcej. Przede wszystkim, skracając, chcę zapytać, co musiałoby się zmienić i co musiałby wystąpić, by taki czterodniowy tydzień pracy rzeczywiście finalnie był możliwy? To już mówię. Ja uważam, że są takie trzy warunki, żebyśmy w ogóle w Polsce mogli na serio rozmawiać o tym, żeby skracać tydzień pracy. Po pierwsze, to jest ewidencja czasu pracy i to taka prawdziwa i realna. A więc sytuacja, w której mamy dzisiaj osoby, które są zatrudnione na pełen etat i pracują realnie 40 godzin w tygodniu, a nie więcej. A jeżeli więcej, to mają z tego tytułu wypłacane czy świadczenia za nadgodziny, czy dni wolne. I to jest jakby pierwszy podstawowy element. Jeżeli tego nie spełnimy, to skracanie tygodnia pracy będzie fikcją, bo te osoby po prostu będą miały więcej nieewidencjonowanego czasu pracy i taka praca będzie
taka zmiana będzie udawaną zmianą i tylko papierową. Drugi element, który jest bardzo ważny i to on tłumaczy te dane, o których Pan mówił, czyli dane z Eurostatu, że Polacy są w czołówce najbardziej zapracowanych narodów w Europie. I to jest po części prawda, tylko warto wiedzieć, skąd to się bierze. W Polsce jest takie przyzwyczajenie i nie wiem, nawyk korporacyjny, że gdy pojawia się wakat w firmie, wakat w postaci jednego etatu, to jeden etat to jeden człowiek. I to powoduje, że mamy bardzo wysoki udział zatrudnienia w Polsce na pełne etaty. To powoduje, że większość z nas, jak ma już pracę, to pracuje na pełen wymiar czasu pracy, na 40 godzin przynajmniej w tygodniu. I to powoduje, że jesteśmy tak wysoko w tych rankingach, bo mamy bardzo mały udział pracowników na części etatu, na 2/3, na połowę etatu, na 3/4 etatu, a więc w tym mniejszym wymiarze godzinowym. I tutaj jesteśmy w ogonie Europy w tym zakresie i to powoduje, że nasz średni wynik w skali Europy wygląda tak wysoko. I to jest właśnie drugi element, drugi warunek, który bym postawił do zmiany, czyli upowszechnienie części etatu, bo jeżeli upowszechnimy części etatu w Polsce, to po pierwsze będziemy mogli walczyć z fikcyjnym samozatrudnieniem, po drugie będzie to też taki przedsionek do tego, żeby w ogóle móc dyskutować o krótszym tygodniu pracy, bo pracodawcy też się nauczą, że część pracowników nie jest 5 dni w tygodniu po 8 godzin, tylko na przykład 4 czy 3 dni w tygodniu. To też jest mechanizm na to, żeby zaktywizować część osób, szczególnie w wieku przedemerytalnym, przeemerytalnym, które już mogą nie mieć siły albo mogą nie chcieć pracować tak długi okres czasu w tygodniu. Także to jest możliwość, żeby aktywizować na przykład młode matki czy młodych rodziców, którzy muszą łączyć pracę zawodową z opieką nad dziećmi i wówczas to jest też element zwiększenia aktywizacji i partycypacji na rynku pracy. I trzeci warunek, ostatni, bo się rozgadałem, to jest kwestia, o której też Pan wspominał, ja też o niej wspominałem, to zwiększenie produktywności pracy w oparciu o nowe technologie, automatyzację, robotyzację, sztuczną inteligencję. I to są niezbędne mechanizmy do tego, żeby skracać tydzień pracy, bo też musimy pamiętać o tym, że włączenie tych nowych technologii powoduje w długim terminie, że będzie mniejsze zapotrzebowanie na pracowników na rynku i to będzie powodowało, że będzie przestrzeń do tego, żeby skracać tydzień pracy, bo też trzeba, musimy sobie odpowiedzieć bardzo jasno o jednym elemencie związanym z absolutnie polskim otoczeniem. To mamy w Polsce rekordowo niskie bezrobocie, mamy ogromne niedobory kadrowe na rynku pracy i wiemy, że z perspektywy demograficznej będziemy mieć kurczący się zasób osób w wieku produkcyjnym i to są warunki, w których wprowadzanie 4-dniowego tygodnia pracy jest bardzo trudne, bo to jest generalnie mechanizm, który się wprowadza bardzo często, skraca się czas pracy, gdy się walczy z wysokim bezrobociem. W Polsce by było to dosyć duże wyzwanie, jeżeli nie postawilibyśmy na te nowe technologie i większą wydajność i wykorzystanie sztucznej inteligencji między innymi. Poruszył Pan temat, o który chciałem zapytać, to może na koniec zapytam o taką inną kwestię, tak sobie myślę, chociaż oczywiście może to kwestia perspektywy, ale no, zawody są różne, prawda? Mamy lekarzy, policjantów, urzędników, dziennikarzy i wymieniać by można było długo, ta specyfika zawodu też jest różna. Czy rzeczywiście da się wprowadzić 4-dniowy tydzień pracy tak, żeby finalnie, mniej więcej mówiąc wprost, każdy miał porówno tej pracy, czy też tutaj byłyby jakieś wyjątki, jak pan widzi, tę kwestię no, różnych jednak specyfikacji zawodów? Oczywiście, jeżeli wejdziemy na poziomy właśnie zawodowe, to tutaj się pojawiają komplikacje. Najgorszym rozwiązaniem, które moglibyśmy sobie wyobrazić, to że doszłoby do takiego podziału rynku pracy, że mamy do czynienia z częścią osób, które pracuje 4 dni w tygodniu i tutaj pewnie najłatwiej byłoby to zrobić przy pracach biurowych i w przypadku specjalistów, białych kołnierzyków. Dużo trudniej jest to zrobić w sektorach takich, które są zależne od roboczo godzin, czyli na przykład nie wiem, produkcji, budownictwa, logistyki. Tam każda przepracowana godzina przekłada się na pewien efekt, który później z tego powstaje. Stąd ten konieczny efekt wykorzystania nowych technologii, żeby tą pracę po prostu przyspieszyć i w jakimś stopniu też odhumanizować. I no, oczywiście na poziomie zawodowym byłyby wyzwania, tylko trzeba tutaj sięgnąć trochę do naszych wspomnień czy do historii. Często nasi rodzice czy dziadkowie doskonale to pamiętają, jak odchodzono od roboczych sobót. Wówczas były bardzo podobne wyzwania i to nie tylko w Polsce, też na świecie. I udało się doprowadzić do tego, że całe społeczeństwo, wszystkie grupy zawodowe pracują dzisiaj 5 dni w tygodniu i to jest dla nas zupełna oczywistość. Zwłaszcza, że 5-dniowy tryb upowszechnił się dopiero tak naprawdę w DWR-ze powojennej, a wielka zmiana nastąpiła na przełomie lat 60. i 70. Stąd zmierzam, że
to, co być może dzisiaj się wydaje abstrakcją, za jakiś czas będzie rzeczywistością i od tego rozpoczęliśmy naszą rozmowę i może na tym zakończmy, bo czas do rozmowy dobiegł końca, choć zagadnienie szalenie interesujące, zapewne będziemy jeszcze do niego wracać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem poranka 7.09 był pan Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję serdecznie. 7.09. Twój początek dnia.